Okej, okay, teraz wrócimy do pracy, tak, teraz wrócimy do pracy, teraz pójdę do bossa już. Okej, okay, jesteśmy na tym pomieszczeniu. No okej, czyli wszystko się teraz powtarza, tak? Okej, czyli teraz nie możemy łamać naszego skryptu, musimy pójść w stronę... W górę, do góry pójść do bossa, bo się nam źle to skończy. Zginiemy na ulicy i to nie będzie dobre... To nie będzie dobre. Okej, poszedłem w lewe drzwi, wszystko dobrze. Nie ma sprawy, poszedłem w lewe drzwi. W prawe lepiej na razie nie ryzykować, bo znowu się pewnie zacznę kręcić. Okej, nikogo nie ma, wszystko fajnie. Idziemy tutaj. Tutaj mamy pójść. Nic się nie zmienia. Okej, i idziemy na górę. Okej, idziemy do bossa. O, szkurna, to pomieszczenie jest zajebiste. To pomieszczenie jest zajebiste. No, jest tutaj też nie ma szefa, więc... Ja będę szefem. Ty, proszę zapierdzielać. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping. Jaki keypad? And so the boss had assigned it an extra secret pin number. 2845. Stanley couldn't possibly have known this. Co ja mierzę w ogóle? 2845. Co ja tutaj? Gdzie ja w ogóle czegoś szukam? A tutaj! 2845. Co zrobiłem? Co ja robię? O, cholera! Co ja otworzyłem? Co ja otworzyłem? Gdzie ja mam iść? Teraz mamy tutaj lewo i winda. Przycisk dół. Holy shit, co się dzieje? Gdzie my jedziemy, Stan? Ej, narratorze! Dzięki za odpowiedź. To mi naprawdę pomogło. Zdecydowanie luźniej mi jest, wiedząc, że jadę sobie gdzieś w dół. Nie wiem gdzie, jakbyś mi jeszcze powiedział. Chyba, że mi powiedziałeś, że się nie skupiłem. Jak będę oglądał, to się dowiem. Stanley realized he felt a bit peculiar. Jakie peculiar, co to? Of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question. Coś mi wpadło do oka, no. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? Gdzie jadę? Tutaj? Wow, co to był za lag? Okej, idę sobie gdzieś jakieś tutaj korytarzyki. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Escape. Mind Control Facility. Escape. Mind Control Facility. Escape. Chuj, ja uciekam. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Śmierć na końcu korytarza? To może być ciekawe, jakaś kolejna śmierć. Coś nowego. Idziemy przez ten długi korytarz. Co się z nami stanie, kiedy dojdziemy do końca? Dokładnie. Pierwsze drzwi, które się tam na mnie zamknęły, to jest już szok. Coś nowego. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. No dobra, tutaj idziemy poznać śmierć. Jezu, a się wystraszyłem tego. Tu jest śmierć? Halo? Czy tu jest śmierć? Czy na pewno jest pani śmierć? Jeżeli tak, proszę mi dać mi dźwięk. Okej, to ja spadam. Gdzie ja poleciałem? Co się ze mną stało? Gdzie się ją podziałem? Do jasnej cholery. Gdzieś lecę. Jep! Gdzieś wylądowałem. W jakiejś takiej rurce metalowej, coś takim. Uuu, jedziemy! O nie. Myślałem, że żartuję z tą śmiercią. Mamo, ja nie chcę! Kucna. Jaka jest prawdziwa historia? Co za prawdziwa historia? Gdzie ja jadę?
Co? Resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. To mnie czeka? Fuck. Teraz sobie kucnę. A? Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. Ooh. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, Ała. Killing him instantly. Wszystko mi połamało! Żyje? To są boksy? Tam jest jakieś światełko. Stanley Parable. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game back in his office. Tak! Zrestuję grę, wrócę do ofisu, tak. Dokładnie, idę teraz cofnąć grę. Ja nie będę sobie łamał wszystkich kości. Co jest? When every path you can walk has been created for you long in advance. Co to jest? Death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he To było wszystko zaplanowane? Poczekajcie, tu jest moje pomieszczenie. Z niego wyszedłem, patrzcie, patrzcie. Tutaj jest office layout, tutaj sobie wyszedłem. Tutaj szedłem. Miałem tutaj kolejne to biuro. Tutaj to ja tak szedłem i miałem tutaj wybór pomiędzy drzwiami, tak? Tu jest mój korytarz, tutaj mam wybór pomiędzy drzwiami. The two doors. Okej. Ale co by się stało, jakbym przed tymi drzwiami? Ja sobie co się stanie, jak pójdę tymi drzwiami? Ja chcę jakoś się cofnąć w to miejsce. Poczekajcie. Tu jest biurko mojego znajomego, tak? Zgaduję. Tu mamy drzwi. O, office. Mogę otworzyć drzwi? Zamknięte. To też. I to też. No, świetna zabawa. Tu mamy cztery przyciski. Button sounds. Ale music, proszę państwa. Ale po co te button soundsy? Ja żadnych przycisków nie klikałem, więc... Ja chciałbym jakieś sobie poklikać, ja go nie klikałem. Żadne kredycje, ja jeszcze tej gry nie kończę, ja muszę sprawdzić prawe drzwi. Office computers. Ups. Ups. Wszystkie wyłączyłem. Dobra, tutaj już nic takiego nie było. Tam jakieś kredycje. Nie, ja się nie godzę na kredycje jeszcze. Nie ma takiej opcji. Office clock, ten, który tam miałem w pokoju. No, pięknie, pięknie. Tu mamy jakieś schodki. Tu mamy jakieś siedzenko. Tu mamy ciemny pokój. Narration outtakes. Czyli tu mamy klipy, które źle wyszły, takie urywki w ogóle. Tutaj mamy mind control. Early version of the underground. No tutaj to mieliśmy tego escape. O, ten escape kiedyś fajnie wyglądał. Ale ja chcę jeszcze do mind controla polecieć. Ja muszę jeszcze tam polecieć i muszę jeszcze prawie drzwi sprawdzić. Więc to nie się tak nie zakończy, panowie i panie. Ja jeszcze stąd wyjdę jakoś. Tylko muszę znaleźć przycisk reset. Freedom ending. O, czy jeszcze mogę takie zakończenie mieć? A nie, to takie było kiedyś. To już takiego chyba nie ma. Tu mamy przyciski do windy. Tu mamy countdown desk. Ale ja chcę jako... No fajnie, countdown desk, ale ja chcę, myślałem, że to jakiś reset by... No, to jest okrąg, myślałem, że to jakieś coś takiego magicznego. Tutaj mamy windę z przyciskami, którymi nie klikniemy. Tam mamy chyba reset, bo tam jest exit z tego co widzę. Ale poczekajcie, sprawdzę sobie jeszcze tutaj, to pomieszczenie jest takie bardzo portalowo Stanleyowe. O, jeszcze tam mamy pokój, nasz pokój mamy. Mamy nasz pokój. O, tutaj mamy za szybką nasz pokój. A tutaj mamy też za szybką nasz pokój. I tu też za szybką nasz pokój. I myślałem, że się robię w kółko wszystko i tak dalej. Ale nie. I tu mamy jakieś pomieszczenie. I tu mamy jakieś maszynki. Ale nieważne, musimy znaleźć reset. Reset musimy znaleźć. Mamy jeszcze tyle opcji do sprawdzenia. Lećmy, Stanley. Nie śmiej się ze mnie. How they wish to control one another. A, to ja mogę wyłączyć tutaj. Jolo, wyłączyłem. Can you see? Can you see how much they need one another? No, nie, nie wiem. Perhaps not. Sometimes these No nie mogę czegoś zobaczyć, jak mam czarny ekran, no pani, no. Niech pani ode mnie nie wymaga. No i znowu tu wróciłem. Jak? Quit. There's no other way to beat this game. So
Że mam teraz kliknąć. Begin the game again. To mogę jeszcze zrobić. Stop now, it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Niech wybierze. No i wybrał za mnie, cholera jasna. Ale mam nadzieję, że jakoś wróci mi teraz do mojego apartamentu, tak dalej. Znaczy, do apartamentu. Do mojego biurowca, tak? Wróci? Czy nie wróci? Czyli musimy back in the game again. I będziemy mieć teraz za. Kolejne dróżki.